witam z powrotem. Dzisiaj malujemy ozdoby świąteczne. Tak, w końcu jest coś tematycznego. Witamy w świątecznym odcinku. Magia numer jeden. Moje piękne ozdoby świąteczne. Okej, tutaj mamy nasze stanowisko. Jakaś stara kartka poplamiona, której już nigdy nie użyję. Paleta na farby. Dzisiaj będziemy używać akrylu, który leży u mnie od paru lat. Są to takie farby. Nie mam pojęcia, czy da się je jeszcze pić, ale takie są. Zestaw pędzli, który się zapewne przyda. I nasze ofiary w postaci figurek z masy papierowej. Wow, choinka się trzyma na nodze. Mamy choinkę, parę skarpet, masę kulek, które mają być bombkami na choinkę. Jeszcze nie wiem, jak je przytwierdzę, ale okej. Prezenty. Kulę śnieżną. Kubek na herbatę. I grzybek. Okej, teraz przechodzimy do voiceoveru, kiedy będę to malować, więc ciach. Okej, zaczęłam od zmieszania granatowego i zielonego, żeby stworzyć kolor bazowy dla naszej choinki. I użyłam pędzli, których niezbyt lubię, ponieważ są dość nieprecyzyjne, ale nadają się na nakładanie po prostu bazowego koloru. I mówię tutaj o tych brokatowych pędzlach z Action. Także nie spodziewałam się, że tak ciężko będzie dostać się w niektóre części tej choinki pod z farbą, żeby wszystko było pokryte bazowym kolorem i nie prześwitywał kolor tej masy papierowej. Także no, to był bardzo brudzący ręce proces. Także bardzo cieszę się, że mam tą kartkę pod spodem, ponieważ przynajmniej moje biurko nie będzie brudne, tylko moje ręce, co widzieliście przed chwilą, musiałam je umyć w trakcie. No trudno, zdarza się. Po czym przeszłam do malowania skarpetek tym kolorem. Myślę, że ten zielony nie był najlepszym pomysłem, ale wygląda dość świątecznie, więc może dzięki temu skarpetki będą bardziej pasować do choinki. Więc postanowiłam teraz użyć czerwonego koloru, ponieważ hej, czerwony to kolor świąteczny, także przynajmniej kojarzy się ze świętami, więc pomalowałam nim prezenty. Niektóre. I zaczęłam od tego papieru prezentowego, zostawiając wstążki i sznurki do malowania później. I naprawdę lepiej pomalować te sznurki później małym pędzlem. Naprawdę maleńkim pędzelkiem. Po czym zaczęłam robić zielony kolor, żeby zacząć tą choinkę wycieniować. Tam, gdzie będą te średnie tony, postanowiłam zrobić zielony kolor, które zrobiłam mieszając żółtą orchę i ten granatowy odcień. To chyba ultramaryna jest, tak mi się wydaje. To wyszło dość bagienkowate, zielone coś. Więc następnym razem po prostu użyję żółtego i jasno-niebieskiego, co zobaczycie później. Szczerze, z tymi prezentami było trochę problemów, ponieważ wszystko mi się brudziło, przyklejały się do kartki. No ale to już nieważne, co tam. Zostały w końcu pomalowane, no nie? W pewnym momencie po prostu stwierdziłam, dobra, zostawmy to do wyschnięcia. I później zrobiłam ten nowy zielony z niebieskiego oraz żółtego. I to była znacznie ładniejsza zieleń, taka bardziej żywa. Więc pomalowałam nią choinkę, potem przypomniałam sobie, hej, nie pomalowałam jeszcze do końca tego kubka na herbatę, więc zróbmy to teraz. Starałam się zrobić jakiś wzorek z żółtej farby. Wróciłam znowu do skarpetek, o czym zepsułam trochę prezenty, dorzucając tam farbę o dość dziwnym kolorze. Więc stwierdziłam, dobra, zostawmy to, weźmiemy się teraz za bombki i za malowanie wstążek prezentowych, co zostało zrobione bardzo profesjonalnie. I spokojnie nie zapomniałam o tej kuli śnieżnej, została ona potem pomalowana. Ja w sumie to także. Nie mam dlatego pojęcia, co więcej o tym powiedzieć. Więc zapytam tak.
Jakie macie plany na święta? Jakby macie już postawione drzewko? Jak ja to nagrywam, to jeszcze nie ubraliśmy choinki, także będziemy musieli się z tym spieszyć później. Ale przynajmniej mamy miniaturową choineczkę, więc cóż, coś tam jest odhaczone. Potem w ogóle białą farbą pomalowałam tą choinkę na krańcach łodyg, tych gałązek, żeby przypominało to nieco śnieg. No, wyszło naprawdę fajnie. Niedługo pokażę, jak skończę to malować, to pokażę wam, jak to wszystko wyszło. I w sumie zostało mi jeszcze trochę tej masy papierowej, więc może coś jeszcze z niej zrobię. W ogóle ona leży tutaj od 2 czy 3 miesięcy i jeszcze nie wyschła, więc jest to bardzo ciekawe. Więc jeżeli macie jakieś sugestie, co powinnam z niej zrobić, to chętnie je przyjmę. I może w następnym filmie uda się coś zrobić, chociaż w następnym filmie chyba będziemy malować prezenty świąteczne. W znaczeniu na płótnie. Tutaj mam jedno przygotowane, w sensie nie jest to płótno, tylko tablica malarska, więc to jest dość interesujące, ale jak widzieliście jakiś mój film z moimi starymi prasami, to było widać, że właśnie na takich tablicach maluję czasami, ponieważ nie używam za bardzo płótna. Także kończymy ten wielebny voiceover i zobaczmy, jak wyglądają gotowe figurki. Tutaj mamy nasze wszystkie figurki, że tak to ujmę. Mamy piękny grzybek. Nie mam pojęcia, dlaczego zrobiłam grzybka, ale mamy grzybka, więc możemy go odłożyć. Mamy myślawy kubek na herbatę z dość skrzywionym uchem, ale to tylko nadaje uroku, więc spokojnie. Mamy parę skarpet, które teoretycznie można by zawiesić nad kominkiem, gdyby nie to, że nie mamy kominka. Różnego pokroju prezenty, które może nie do końca wyszły. W ogóle tutaj jest jakieś na niebiesko pomalowane. I mamy kokardki, które dość ciężko było zrobić, ponieważ no, masa papierowa nie współpracowała, ale myślę, że wyszły całkiem uroczo. I kolejne dwa prezenty. Wow, ten jeden przeżył nawet upadek, więc zabawnie. Znowu upadł. No dobra, przeżyły, przetrwały. Mamy kulę śnieżną, w której narysowałam małe choineczki. A przynajmniej próbowałam, ponieważ jak widzicie, jest tak malusie, że cokolwiek było ciężko zrobić. Mamy pseudobombki. Niestety nie mam bladego pojęcia, jak je przyczepić do choinki. Nie pomyślałam o tym, więc są to po prostu kulki. I gwiazda programu, czyli choineczka, jak widzicie, zrobiła mi takie ośnieżone gałązki, więc bardzo mi się to podoba. Tył jest troszeczkę taki, jest taki, żeby był, a sama choinka jest krzywa, ale w sumie wygląda jak choinka, przynajmniej ją przypomina. Więc tak prezentują się wszystkie nasze gotowe figureczki. Jeżeli chodzi o skalę, nie mam bladego pojęcia, czy to jest zrobione w jednej skali, biorąc pod uwagę, jak mała jest choinka i wielkie są kubki i prezenty. Ale wygląda mniej więcej tak wszystko, co żeśmy dzisiaj zrobili. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, to zasubskrybujcie i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!